Dzień dobry, Strefa Piotrkowska, dziś z bardzo zimnej wizytówki Łodzi. Dlatego spróbujemy Państwa rozgrzać, a nic tak nie rozgrzewa jak dyskusje o pieniądzach, szczególnie o pieniądzach dotyczących właśnie tej ulicy, pieniądzach na przyszły rok, który właśnie będą uchwalać nowo wybrani łódzcy radni. No ten projekt budżetu, który jest złożony do Rady Miejskiej, jest rzeczywiście budżetem dla Piotrkowskiej mało sprzyjającym. Mówi się o kwocie około 9 milionów złotych, więc nie ma tutaj przyrostu tego finansowego. Ten plan, który przedkładał menadżer ulicy Piotrkowskiej, zakładał budżet na wysokości 20 milionów złotych i bardzo konkretne działania związane z po pierwsze wymianą nawierzchni, po drugie oświetleniem ulicy Piotrkowskiej. I to są takie działania, które chcielibyśmy wprowadzić i myślę, że budżet 20 milionów złotych to jest ten, który powinien się znaleźć w roku 2011. Powinniśmy rozpocząć budowę nowej nawierzchni na odcinku od Alei Mickiewicza i Alei Piłsudskiego w kierunku Placu Wolności. To będzie dopiero początek. Nie wyremontujemy całej ulicy od 1 stycznia 2011 roku, ale powinniśmy zacząć. Łodzianie powinni zobaczyć, że na ulicy Piotrkowskiej coś się zaczęło pozytywnego dziać. No i wreszcie powinniśmy dotrzymać tych zobowiązań, kiedy mówiliśmy o jednolitej architekturze miejskiej na ulicy Piotrkowskiej. To się powinno wydarzyć również w 2011 roku. Cały ten czynsz z Piotrkowskiej, który wynosi około 7 milionów złotych, tak średnio rocznie, bo to się zmienia w zależności od ilości sklepów, które stoją puste i nie płaci nikt czynszu, no to te 7 milionów powinno iść na Piotrkowską. Albo nie bierzmy czynszu, a za to miejmy wspaniałe sklepy, które przyciągają nie tylko tych, co chcą kupować, a przede wszystkim gapiów. Gdy za oknem śnieg i mróz, spacerując po Piotrkowskiej, warto na chwilę wejść do jednego z zabytkowych wnętrz, jakich wiele przy tej ulicy, na przykład tu do klubu spadkobierców. I na przykład ogrzać się przy jednym z zabytkowych pieców, które zainspirowały naszego kolejnego gościa, Barbarę Tatarę. Piec kaflowy kojarzy mi się z kotem Filemonem oraz z dzieciństwem. Dzieciństwo, ferie często spędzałam u babci i dziadka nad morzem, a tam były dwa piece. Jeden ciemnozielony, a drugi pomarańczowy. Pamiętam, że zawsze dziadek palił w piecu. Oczywiście one nie były tak reprezentacyjne jak ten, który tutaj widzimy, ale dawały ciepłą, przyjazną atmosferę, no i cała rodzina się skupiała wokół nich. To jest typowy piec berliński, zbudowany z białych, zdobionych kafli, a w Polsce można spotkać różne piece, na przykład piece ludowe, które posiadają ornamenty. W Łódzkim możemy zobaczyć ornamenty łowickie, w górach góralskie, w zależności od regionu. Ale piec ma jedną najważniejszą funkcję – oddawać ciepło i tworzyć to. A piec zawsze znajduje się w takim miejscu, gdzie są ludzie, a ludzie tworzą ciepło, razem z piecem jest jeszcze większe. No i świąteczna atmosfera, która teraz urzeka i czaruje. Piotrkowska to także szalone architektoniczne pomysły, takie jak ten już sprzed kilkunastu lat, dokładnie nade mną. Tu, gdzie jest budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego, miał wystawać wielki dziób statku. Mało jest w tym mieście marzeń o tym, żeby ono było wielkie, żeby było fantastyczne, żeby było inne, żeby zmieniało obraz na bardziej pozytywny, no żeby przeskakiwało samo siebie, żeby się po prostu rozwijało. I to jest, ten okręt to są takie marzenia. Hotel Wielka Łódź, który miał stać w pasażu Józefskiego i wystawać na Piotrkowską tylko takim malutkim, nierdzewnym dzióbkiem, gdzieś 1,5 metra, w ogóle być niewidoczny, dopiero jak się do niego dojdzie. Miał być ponad ziemią 6 metrów, czyli nadal pasaż byłby pasażem, ale na Kościuszki miał wystawać aż do połowy osi jezdni. No, kodował w sobie nazwę miasta, bo to był po prostu okręt ze stali nierdzewnej, tak wielki, że pokład miał na wysokości grzymsów kamienic, a nadbudówki i kominy by sięgały wysokości Światowida, który stoi obok hotelu Światowid. Więc to był duży obiekt. Tak gdzieś powiedzmy 1,5 raza powiększony Stefan Batory. No i on był symbolem nazwy miasta, a jako obiekt byłby absolutny.